Hej, Vi. Wszystko w porządku? Daj mi chwilę. Przed chwilą wyglądałeś tak samo. Cześć, moi drodzy. Kolejnym materiałem. Troszkę materiału uciekło, ponieważ coś się stało. W ogóle się nie nagrywało. Co się stało? No ale okej, lecimy Kontynuację. od tej strony. Wyruchali cię. Kiedy tylko dałeś im dostęp do sieci na tłoczu, wypalili wszystkich agentów. I ciebie też. Idziemy do Batis Hotel. Porozmawiać z Placidem. Mam nadzieję, że skurwiel lubi niespodzianki. Okej. Okay. Czyli tak, no... Zostaliśmy wychujani, tak? Dobra, nie w tą stronę. Tutaj mieliśmy walkę z taką... tym dużym czymś. Też się nie nagrało. Chyba, że będę miał jakieś wstawki, to wam oczywiście puszczę. Sprawdzę, czy to się nagrywa. Nagrywa się, dobra. Kurwa, żyje! Kurwa, zdziwiony. Chcesz rozmawiać z Placidem? O niego ci chodzi? Pewnie. No dawaj. To jedziemy. Wsiadaj. Ciekawe, co się stanie. Trochę mnie ten znacznik myli. Wróciłeś. Jak? Wystawiłeś mnie! Buza, sal! Ostro i na temat. Posłuchajmy, co mają do powiedzenia. Widziałaś? Tak, ale widziałam też jego skany. To nie jest zwykły ranion. Woje pepnu łauba. Tu nie jest bezpiecznie. Czyli to ty jesteś Bridget. Niełatwo cię znaleźć. Podobno masz coś dla mnie. A, czyli wiesz o biochipie. Musimy sprawdzić, w jakim jest stanie. Ile się dowiedziałaś z moich skanów? Na pewno więcej niż Placid. Rozpoznałaś biochip, bo to ty szukałaś go wcześniej. Zbadamy cię. Skoro przeżyłeś w GIM, to na pewno kosztem konstruktu. To może trzeba mnie było nie wypłaszczać. Gdybym tam była, nigdy nie naraziłabym biochipu. Jeśli jest w dobrym stanie, damy ci za niego uczciwą cenę. I coś ekstra za straty moralne. Biochip nie jest na sprzedaż. Nie sprzedamy Johnego. Był w kiepskim stanie jeszcze zanim trafiłem do GIM. Nie działa? Aż tak źle nie jest. Ale na razie nie znalazłem nikogo, kto byłby w stanie bezpiecznie go usunąć. Skoro to wy zleciliście kradzież konstruktu, zakładam, że możecie mi pomóc. Skąd to wszystko wiesz? I jak do nas trafiłeś? Evelyn Parker. Coś ci to mówi? Evelyn? Ta dziwka z domu lalek? Skoro to dzięki niej do nas trafiłeś, to jednak na coś się przydała. Dobra, możecie mi pomóc czy nie? Możemy, oczywiście, ale nie tutaj. Teraz zejdziemy do krypty. Tam udostępnisz nam biochip. Jak już pobierzemy dane, to zobaczymy, co możemy dla ciebie zrobić. Serio? Chyba dość już dla was zrobiłem. Tak czy inaczej, musimy zbadać biochip, zanim spróbujemy go usunąć. Bo co? Może się nie udać i zostaniecie z niczym. Przecież obiecałam, że ci pomożemy. Okej, możemy iść. Widać, że kochacie to miejsce. Ale jakoś nie wyglądacie mi na religijnych. Mimo wszystko. Bogów zostawiliśmy na Haiti. Teraz sami załatwiamy swoje sprawy. To czyli jesteście z Haiti. Ja nie wiem. Tędy.
Jakim cudem Placid nie wiedział nic o biochipie? Nie rozpoznał go na skanach? Niewielu naszych wiedziało o akcji w Konpeki. A Placid jest od prostych rzeczy. To co, żeście jakiś rytuał wudu urządzili? Powstał biochip? Bo tak to wygląda jak na razie. Gdzie idziemy? Zobaczysz. Ej, może i dobrze, że to się nie nagrał ten początek. Naprawdę walka z tą babą, z tym chłopem, co to było, to ja nie wiem, wielkie, to. I uwierzcie mi, że tylko agent wręcz. Agent na tłoczu nie zorientował się, że masz biochip? Jak będziecie robić tę misję i szli będziecie do kina, do Rednar. Dokładnie, wysłuch się. Do tego gościa, który hakuje wszystko. Rednar. Nie, dobra, nie będę tego mówił, okej? Opójmy sobie do tego hakera. Tam jest baba, którą tylko bronią wręcz. Wie courant. Dzisiaj trochę język mi się naprawdę pląta, mi się tak język, a nagrywam dwa odcinki. Wprowadzimy cię w cyberprzestrzeń. To najlepsze środowisko do interakcji z siecią konstruktu. No dobra, no. Chwila. Najpierw chcę wiedzieć, po co wam Johnny. Chcemy skontaktować się z Alt Cunningham. Wiemy, że była związana z Silverhand. Alt? Relik, który trzymała u siebie Arasaka, to nasz jedyny trop. Alt Cunningham. Słyszałem o niej. O! Niby gdzie? Johnny mi o niej mówił. Ale niewiele. Johnny? Okej, Vi, chyba musisz jej powiedzieć. O czym? O nas. W jaki sposób chcecie skontaktować się z Alt? Spróbujemy wyodrębnić unikalny fragment engramu Silverhanda zapisanego na biochipie. Alt na pewno go rozpozna. I jeśli po tylu latach spędzonych za Black Wallem zostało w niej coś ludzkiego, odpowie. Zaraz, nie było mowy o tym, że planujecie się przebić przez Black Wall. To teraz już wiesz. Tutaj. Connection stab. Johnny, wygląda na to, że masz być przynętą. Pasuje ci to? Okej, rób wszystko, co mówi. Nie mów, że mam tam wejść. Musimy cię przygotować do połączenia z cyberprzestrzenią. Nie jesteś przyzwyczajony do takich przeciążeń neuralnych. Nie kombinuj, tylko rób, co mówi. Nie mam zamiaru swajczyć się tam razem z tobą. To wejdźmy do tej jakże lodowatej wody. Okej. I co teraz? Johnny? Zamroziło chip. Nie ma Johnny'ego. No i to jest naprawdę jakiś rytuał. Ja w wannie zimnej. Oni na jakichś fotelach. Nic dobrego z tego nie wyjdzie. To za jakaś czerwona postać. Bridget. Gdzie jesteśmy? To nasz BBS, forteca danych. Pomost do głębokiej sieci. To co teraz? Możemy zaczynać. Wszystko jest gotowe. Żeby pobrać fragment konstruktu, wzmocniliśmy twoje połączenie z siecią neuralną Silverhanda. Musimy znaleźć dane, które odnoszą się bezpośrednio do Alt. To powinno potrwać. Bridget?
To jest. Mienia Johnego. Oblejesz benzyną i podpalisz? Nie będzie resetki! Brzmi ciekawie. Ty skurwielu! To nie jest tylko twój zespół. Ale tylko ja mam jakiś pomysł na ten zespół. A jeśli nie masz lepszego, to się po prostu odpierdol! Kurwa. Koncert? Czy Kerry? A? Śpieszymy się? Jesteś strasznie nabuzowany. Ono ma robotyczne palce. Dobra, całkiem ciekawie. Mam nadzieję, że YouTube mi tego nie zablokuje. Może tak lepiej. No to już YouTube może mi zablokować. Szkoda, że nic z tego nie będzie. Zawsze musisz wszystko spierdolić. Każdy kurwa dobry moment. Twój moment, chcesz powiedzieć. Czasami straszny z ciebie skurwiel, Johnny, wiesz? I co? Nagle przestało ci się podobać. Tak cię to zaskoczyło. Chyba kurwa wiedziałaś, na co się pisze. Wiesz co, Johnny? Naprawdę nie miałabym problemu z tym, gdybyś był narcystycznym, charyzmatycznym sukinsynem z własną wizją. Ale? Ale to fikcja. Tak jak ten koncert, jak cały samuraj. Nie jesteś rockerboyem, Johnny. Równie dobrze mógłbyś stać na ulicy, jak te naćpane oszołomy i krzyczeć śmierć Arasace. A, czyli chcesz mnie naprawić. Kilka innych już próbowało. Nie bawię się w takie rzeczy. Chciałam ci tylko powiedzieć, że sam się oszukujesz. I że sam musisz z tym coś zrobić. Wydaje mi się, że skończyliśmy, więc możesz wypierdalać. Wydawało mi się... Nic już nie mów, okej? Po prostu się zamknij. Jesteś beznadziejny. Kurwa. Gówno o mnie wiesz. I nic nas nie łączy. No, dosyć ciekawe. Ciekawe z produkcji. Dokąd idziesz? Jestem umówiona. Silverhead, dobre show! Odprowadzę cię. Gotemetal Soul!
Po prostu skończyły ci się prochy, co? I'm looking out for action. Guess I'm on a roll. Jak myślisz, kiedy ci przejdzie? Chodźmy stąd. Johnny, może napijesz się z nami? Innym razem, Pisiu. Ale może to już ostatni raz? Co? Co, Johnny? Puszczaj! Na to. Johnny! Nie! Coś mi nie wyszło. Albo tak miało być. Zostaw mnie! Johnny! Puszczaj! No proszę, budzimy się. Kopę lat, Johnny. Ile to już? 2 tygodnie, odkąd ostatnio cię składałem? Tęskniłem. Gówno prawda, nawet nie zadzwoniłeś, głupi sukinsynu. A miałeś przyjść na kontrolę. Jest dla mnie jak syn. Właśnie widzę. Jak to tam wygląda? Wsadziłem ci do dupy tyle rurek, że następnym razem mogę cię przerobić na ekspres ciśnieniowy. Poza tym masz syntetyczną wątrobę, bo twoja rozpadła się jak papierowa torba pełna gówna. No to teraz będę żył wiecznie. Dobrze się składa. Co z Alt? Z kim? Dziewczyna, która ze mną była. Przywiózł ciebie i tylko ciebie. Kurwa, zabrali ją. Nikt nic nie widział? Jego pytaj. Mówi, że nazywa się Thompson. To byłeś ty, tam Watson? Musimy pogadać. No dobra, jakoś to się trzyma. Spróbuj się oszczędzać, chociaż kilka godzin, potem szwy powinny już trzymać. Aha. Johnny? A, chuj tam. I tak mnie nie posłuchasz. Ile widziałeś? Tyle, co ty. Chodziło im o nią. Ty po prostu byłeś w domu. A ty stałeś sobie i patrzyłeś na to wszystko jak ostatni chuj. Gdybym się wtrącił, rozwaliliby nas obu. Widziałeś, jaki ten gość miał refleks? Taki tech nie leży na ulicy. Czego chcesz? Szukasz materiału. Dlatego zgarnąłeś mnie z ulicy. Miałem materiał, ale ktoś go wepchnął do furgonetki i odjechał. Zamierzasz coś z tym zrobić? To chyba twoja dziewczyna, co? Alt nie ma z tym nic wspólnego. Porwali ją, bo chcieli się dobrać do mnie. Ty w ogóle wiesz, że ona jest jedną z najlepszych netrunnerek na rynku? No i... ma cokolwiek wspólnego z Arasaką, poza tym, że posuwają Johnny Silverhand? Dotąd pracowała dla ITS. Napisała dla nich sporo kurewsko dobrego czarnego lodu. Nie do obejścia. Nie do podrobienia. A teraz chcę jej Arasaka. To była zwykła międzykorporacyjna ekstrakcja.
pierdolnijmy sobie grzdyla. Okej, okay, to czego od niej chcą? Kojarzysz SI, które nazywają Soul Killerem? Nawet jak na miejską legendę, to strasznie chujowa nazwa. Soul Killer naprawdę istnieje, a Arasaka właśnie zakontraktowała Netrunnerkę, która napisała ten program. Teraz będą mogli użyć Soul Killera dla własnych celów. Potrafisz to sobie wyobrazić? Arasaka będzie nie do ruszenia. Resztę możesz opowiedzieć mi po drodze. Co? Nie wierzysz mi? To jest bardzo proste. Arasaka chciała mnie sprowokować i udało im się. Dobra. To co? Idziesz za mną? Ale to nie zmienia faktu. Do Arasaka Tower. Odbić alt. Że żony był już dupkiem przed. Pojebało cię? Po drodze zahaczymy o Atlantis. Mam tam swoich ludzi. Poczekam w samochodzie. Pośpiesz się. Poczekasz ile trzeba. Gdzie jest Rogue? Na górze. Leż i nie fikaj. Na górze. Tutaj mamy jakieś schody. Silverhead! Mam tu rachunek z twoim autografem! Można mnie obchodzić. Gdzie jest góra? Pomyślałeś sobie o mnie. Japers i Hakur? Naprawdę się tak nazywa? Tutaj się nie da wejść. Przecież dostałeś zaliczkę. I szukamy dla niego książki. Wygląda jak książka, ale to jakiś nanotechowy, interaktywny. Widziałeś Rogue? Jest na górze. Ale słyszałem, że już nie... No to źle słyszałeś. Książka dla ciebie. Dobra, to idźmy. I znalazły się schody na górę. Johnny, pomóż mi! Podobno ze mną nie gadasz. Teraz gadam. A teraz? Pierdalaj! Siema! Co? Kurwa, zapomniałeś, że to nam obiecałeś tę robotę? Będziecie miały 3 minuty, żeby opuścić budynek. Za mało. Fala uderzy mnie bardzo. Znowu się być w jakimś takim, wiecie, miejscu. Engels, jak tam? Mają tam jakieś prywatne spotkanie. Jest tam Rogue? Tak, ale... Wiem, prywatne spotkanie. Spokojnie. Będę królewsko dyskretny. Nienawidzę tego miasta. Johnny. Ciebie nie znam. Nie szkodzi. Najważniejsze, że wszyscy znają Johnny'ego Silverhanda. Dosiądźmy. Potrzebuję twojej pomocy. Czekamy na klienta, któremu zależy na dyskrecji. Też mam dla was zlecenie. Pilne i dobrze płatne. Ile? Nie wtrącaj się, to nie twoja sprawa. Moja, bo Rocker właśnie wyciągnął portfel. Kurwa, nie rozumiesz? Tu nie chodzi o żadne zlecenie. Pogrywa ze mną. Ostatnim razem... To tym razem będziesz mądrzejsza. I weźmiesz pieniądze z góry. No. To ile? Proponuję podwójną stawkę. Potrójną. I idziesz z nami. Bo jeśli ona ci nie ufa, to ja też nie. Stoi. Stoi. Chyba Johnny ma trochę kasy, widzę, tak? Że to rzeczywiście pilne. Kurwa, Johnny, miałeś ogon! Silverhand? Pójdziesz z nami. A zaprowadzicie mnie do alt? Tak myślałem. Rozpierdol!
No, Johnny ma dobrą spluwę. Ej, ja już mam. Nie potrzebuję kolejny. Trochę mi tego brakowało! Gdzie te cholery? Spadamy. Ze mną? Zapraszam! Ognia! Dobrze! Tak, trzymaj! No, broń Johnny'ego, powiem wam, że daje... Daje ostro w kość. Patrz na tamtego skupiela! Jest mój! To była dopiero rozgrzewka. Szybko wskakuj do windy! No to do roboty! No dawajcie, raz, nie ma czasu. Długo jeszcze? Mamy kłopoty. Może się, że na dole też będą na nas czekać. Zapewne tak. Zaparkowaliśmy na zewnątrz. Idziesz? Thompson czeka na mnie w samochodzie. Kto? Media, nie znasz. Kurwa! Pięknie! Centralizacja! Ej, co to za pytanie? Walka pozycyjna! Wyjścia! Głową! Nie no, zajebista jest ta broń. Helikopter może zaraz wrócić. A, przyjechałeś mnie. Dobrze poszło. Czasem się jednak na coś przydajesz. Szybciej. Będziemy tuż za tobą. Dobra, oni motorkami. Fajnie. Są za nami. To Arasaka. Nie mogą załatwić samochodu, bo będziemy utopieni. Jest jeden kierunek! Do przodu! Naprawdę dobre. Szczególnie tą bronią. Nie wiem, czy to jest za broń, ale chciałbym ją mieć. To co teraz? Tylko musimy ich zgubić. Skręć w następną w prawo. Jak ci idzie? Już po wszystkim. Zaparkuję gdzieś i możemy spokojnie pogadać. No dobra, do kogo mamy wyciągnąć z Arasaki? Alt Cunningham. Netrunnerka z ITS. Ach tak? Na pewno przewieźli ją do wieży. Coraz lepiej. Jak niby chcecie to załatwić? Macie jakiś plan? Chcemy odwrócić ich uwagę. Zrobić trochę szumu. Zagramy Arasace pod samym oknem. Tak, że wylecą szyby. Wszyscy zapamiętają ten koncert. Dokładna liczba rannych w zamieszkach nie jest znana. Pod Arasaka Tower są nasi reporterzy, którzy są zgodni w jednym. Tłum został odurzony substancjami psychoaktywnymi. Nieźle. Brzmi ciekawie. Cały czas nagrywasz? Tak, a co? Chcesz powiedzieć parę słów do kamery? Aha. Rób swoje i nie wchodź mi w drogę. No dobra.
Dobrze znasz tego Thompsona? Nie. Nie, a co? Nie podoba mi się. Media przynoszą pecha. Co? Może się tak pechowo złożyć, że ktoś zobaczy nagrania, na których włamujemy się do Arasaka Tower. Będziemy się tym martwić, jak stąd wyjdziemy. No dalej, nie mamy dużo czasu. Nie ma jak. Zaatakowano mnie! Teraz musimy znaleźć się. Będzie ostro. Okej, a teraz się skup. Gotowi? Nie dawać się tak! Co z wami? Słuchajcie! Tak. Gdzie te cholerne posiłki? Kurwa, zablokowali drzwi. Co teraz? Daj mi chwilę, zajmę się tym. Osłaniaj mnie. Gotowi. Przygotujcie się, idzie do czterech. Zaraz tu. No dobra. Przygotujcie się. Dawaj, 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 otwieraj te drzwi. Inaczej byś nie mogł przecież, że idą jakieś zjeby. Gotowi? Jeszcze ktoś? Ktokolwiek? Nie? Zabijmy! No i zajebiście! Poddaj się. Jest alt. Ej, zostaw to dla mnie! Przegrupuj! Tak, chcesz się bawić? No raz pewnie to idzie. Dobra, to tutaj. Kurwa, te drzwi są zakopane. Nie no, ta broń jest epicka. Ja spróbuję. Kurwa! Ładunek wybuchowy. Pewnie. Masz. Teraz widzę, po co go wzięliśmy ze sobą. I wbijamy jak do siebie. Kontakt! Patrzę na tego smyciela! Jest mój! Widzisz to? Zrobiliście z Alt. Pracuję nad projektem swojego życia. Zejdź mi z drogi. Alt. Alt. Nie rób mi tego. Kurwa. Johnny. Co robisz? Dalej nagrywasz. Tylko tyle możemy zrobić. Pokazać ludziom prawdę. Nie zmień. Ona nie... Johnny! Zostaw go! Chcesz go zatłuc na śmierć? Musimy iść! Johnny! Ona nie żyje! No, mów, bo pękniesz. Nie powiedziałeś mi wszystkiego, Alt. No, na przykład czego? Że byliście razem. Że to ona stworzyła Soul Killera, że nie żyje. Jak ma nam niby teraz pomóc? Z zagrobu? Ona nie umarła.
Udało się uciec. Widziałem ciało. Alt przeniosła się do sieci. Kiedyś o tym dowiedziałeś? Alt trochę później nawiązała ze mną kontakt. No, i co powiedziała? Że jest uwięziona w sieci Arasaki. Ale nie mogą jej skrzywdzić. I że nie powinienem już jej więcej szukać. I co zrobiłeś? Na początek zorganizowałem 2 ładunki termonuklearne. I wróciłeś do Arasaka Tower. Voodoo Boys wierzą, że Alt jest teraz za Blackwallem. Tam, gdzie nikt nie może jej dosięgnąć. I Bridget jest gotowa przedrzeć się na drugą stronę, byle tylko nawiązać z nią kontakt. Trochę cię to przerasta, co? Wyodrębniliśmy odpowiedni fragment engramu Silverhanda. Jesteśmy gotowi do nawiązania kontaktu z Alt. Musimy zejść głębiej. Dalej nie ma już żadnych granic. Pojebane. Poza Blackwallem. Niewielu udało się przedrzeć na drugą stronę. Ale nikt stamtąd nie wrócił. Ona będzie pierwsza. Ja wywiązałem się z umowy. Teraz twoja kolej. Zanim przejdziecie przez Blackwall, usuń konstruktornego. To nie my przejdziemy przez Blackwall. Ty przeniesiesz kod na drugą stronę. Okej. W tej chwili chyba nie bardzo mam inne wyjście. Idź! Okej, ale za Blackwalla pójdziemy już w kolejnym materiale. Trzymajcie się, cześć, do usłyszenia.